Otwieramy dzisiaj wystawę Janusza Kaniewskiego. To siódma odsłona cyklu Polskie projekty, polscy projektanci. Zachowaliśmy ciągłość tego cyklu pomimo sytuacji, którą wszyscy dzielimy. Janusz Kaniewski, nasz bohater, to postać niezwykła, to wizjoner, to człowiek, który umyka wszelkim definicjom. Macie Państwo szansę zobaczyć, w jaki sposób zespół Muzeum Miasta Gdyni zmierzył się z tym arcytrudnym, moim zdaniem, zadaniem. Wystawa została tak pomyślana, by zderzyć to oblicze Janusza Kaniewskiego, bardziej znane, bardziej rozpoznawalne. Wspaniałe projekty dla marek motoryzacyjnych, stacja paliw tu niedaleko w Gdańsku. Rozliczne jego projekty, które nas otaczają, ale żeby pokazać też, jakim był człowiekiem, co go inspirowało, co go fascynowało. Ta wystawa to też pytanie o to, w jaką stronę prowadzi nas design. To pytanie o sprawczość designu i o odpowiedzialność projektantów. Janusz walczył z takim poglądem, że design to jest właśnie projektowanie rzeczy, które można sobie postawić na półce, ale które tak naprawdę nie nadają się do codziennego użytku. Jego projektowanie było projektowaniem niezwykle wygodnym, niezwykle użytkowym, ale jednocześnie pięknym, o czym będziecie się Państwo mogli przekonać na tej wystawie. Janusz był niezwykłą postacią, współpracował z naszym magazynem przez wiele lat i niestety muszę przyznać, że dopiero po raz pierwszy tutaj wiele jego projektów mogę zobaczyć, bo te rzeczy były często przez niego ukrywane, niekoniecznie on się chciał nimi chwalić, nie zawsze się obnosił tymi rzeczami. To nie był projektant, który przechwalał się tymi swoimi dokonaniami. Bardzo się cieszę, że tutaj, że ta wystawa powstała i że świat może się po latach dowiedzieć, czym Janusz się zajmował. Janusz Kaniewski to był człowiek, który zainspirował Mazdę do tego, aby stworzyć konkurs Mazda Design, a więc związać się z dobrymi projektami, przy okazji promując w ten sposób markę. I tak właśnie powstała idea konkursu, którego był ojcem chrzestnym, był też jurorem, no i wspierał nas w tym, aby ten konkurs nabrał takiego charakteru, jaki ma do dzisiaj. A więc wydarzenia, które z jednej strony promuje markę jako wyróżniającą się na tle dobrych wzorów, z drugiej strony markę, która wspiera młodych, ambitnych projektantów, tak aby dać im nowy start w zawodowe życie.